Gdyby zapytać dzisiaj studiującego studenta, co uważa za najważniejsze, studenta oczywiście biologii, co uważa za najważniejsze odkrycie w ciągu minionego wieku, to na pewno uznałby, że odkrycie struktury DNA, której dokonali Watson, Crick i Wilkins w 1953 roku. To nie ulega wątpliwości, natomiast sama historia tego odkrycia jest bardzo interesująca z różnych punktów widzenia. Otóż sama genetyka została zbudowana na podstawach, które stworzył Mendel jeszcze w XIX wieku. Mendel mówił o jednostkach dziedziczności i oczywiście nie miał pojęcia, co to naprawdę jest chemicznie. Wnikanie w to, czym są jednostki dziedziczności, zaczęło się z kolei na początku XX wieku. Ale to, co jest interesujące, to jest to, że właściwie nawet współczesną genetykę, tą genetykę taką klasyczną, o której się mówi, zbudowano na niewłaściwym przypuszczeniu, że geny, jednostki dziedziczności zbudowane są z białek. No, białka były znane jako istotne, duże, my mówimy makrocząsteczki. Było wiadomo, że one istnieją w organizmie. Jest ich wielka różnorodność, jak również zbudowane są z ponad 20 podjednostek. Więc wydawało się, że ten jakiś język zapisu, język informacji genetycznej z takiej liczby, dużej liczby podjednostek może być zbudowany. I wszyscy uważali, że to są białka. I jak mówię, podstawy genetyki, tego, jakimi regułami rządzi się żyjąca komórka i żyjący organizm, żeby móc swoje cechy przekazać potomstwu, bo to jest właśnie przedmiot badań genetycznych, to te podstawy zostały zbudowane na niewłaściwym założeniu, że cząstkami dziedziczności są białka. To jest bardzo interesujące, ponieważ okazuje się, że jeżeli budujemy jakąś hipotezę bardzo ogólną, to możemy gdzieś po drodze, wnikając w szczegóły, przyjąć niewłaściwe założenia i to nie przeszkadza temu, żeby ta ogólna hipoteza została zbudowana. A ogólna hipoteza była właśnie taka, że jednostkami dziedziczności są geny, czyli coś, co nazwano dopiero na początku XX wieku, Mendel nie używał słowa geny, i że te geny można przekazać kolejnym pokoleniom i w związku z tym utrzymuje się pewna stałość genetyczna gatunków. Ale ludzie znowu od czasów Darwina wiedzieli, że gatunki się zmieniają, że istnieje ewolucja. Trzeba było również zastanowić się wobec tego, czy na geny można jakoś wpływać, czy geny można jakoś modyfikować, żeby powstawały nowe cechy w organizmach żywych. I tym zajęli się tacy badacze jak Morgan, jak Miller w latach 20. i 30. XX wieku i dalej wpływają na cechy genetyczne, czyli na przykład naświetlając ulubiony swój wówczas obiekt, muszkę owocową, Drosophila melanogaster, naświetlając ją promieniami rentgena, uzyskiwali zmiany cech, czyli mutacje, czyli widać było, że materiał genetyczny i geny reagują na zewnętrzne jakieś czynniki, że mogą się zmieniać, w związku z tym również mogły się zmieniać w historii świata, w historii, którą opisuje ewolucja. I dalej myślano, że są to białka. I dopiero takie kluczowe doświadczenie, powtórzone z pierwszego doświadczenia z 1929 roku, ale takie do końca udowodniono, że materiałem genetycznym jest DNA, takie doświadczenie wykonał Avery i jego współpracownicy w 1944 roku. Oni przekazali i wiedzieli, że przekazali tylko DNA, z jednej komórki bakteryjnej do drugiej komórki bakteryjnej i ta druga komórka bakteryjna uzyskała cechy pierwszej, pewne określone cechy. Nie przekazali białek, a jednak cechy pojawiły się nowe. I od tego momentu ludzie uznali, że to DNA jest cząsteczką, która niesie w sobie zapis informacji genetycznej. W Europie chyba później to zrozumiano. Jeżeli zastanowimy się nad datą, kiedy się to doświadczenie odbyło i zostało opisane w Stanach Zjednoczonych w 1944 roku, Europa miała więcej zmartwień wtedy niż DNA. Ale świat naukowy w Stanach Zjednoczonych już wiedział, że trzeba zacząć badać DNA. DNA był badany w różnych miejscach całego świata. Był również badany w dużej mierze w Anglii, w Wielkiej Brytanii, w Cambridge i w Oxford. Otóż z tych badań chemicznych DNA, prób podzielenia DNA na mniejsze składniki, bo to było jasne od początku, że to jest duża cząsteczka,
wynikło właśnie z tych badań, że składa się ona z czterech różnych podjednostek i że jest nierozgałęzioną nicią, czyli że jest to polimer nierozgałęziony i składają się na niego cztery podjednostki i ludzie do dzisiaj właściwie starając się opisać to prosto, mówią, że to tak jak korale. Korale, na które nawleczono tylko cztery rodzaje, cztery kolory koralików. Czyli pytanie jest, w jakiej kolejności ułożone są te koraliki i czy te cztery podjednostki wystarczą do tego, żeby zapisać całą informację genetyczną. O tym, jak zbudowane są te podjednostki, między innymi dowiedziano się z prac Lorda Todda, który pracował w Wielkiej Brytanii, a inny uczony, Czarga w Stanach Zjednoczonych, podjął się pracy, którą dzisiaj nazwalibyśmy niezwykle nudną. Otóż on wydzielał DNA z bardzo różnych gatunków bakterii i oznaczał, w jakiej proporcji, w jakiej ilości występują w tych DNA te cztery różne koraliki, te cztery różne składniki, które nazwę, one się nazywają nukleotydami. I my w języku chemii oznaczamy je czterema literami, zamiast kolorami, jak w tym porównaniu. To są litery A, T, G i C. No i ta wiedza nam pewno wystarczy do dalszej rozmowy o tym, co to naprawdę zrobili Watson i Crick. Otóż Czargaff miał takie szczęście. Szczęście przychodzi podobno do przygotowanych. Ale nie wiem, na ile Czargaff był do tego odkrycia przygotowany, że w bakteriach proporcje A, T, G i C są bardzo różne. Bywają bakterie, które mają któregoś z tych składników tylko 25% z ogólnej puli, a bywają, że tego samego składnika około 80%. Czyli był to bardzo zróżnicowany świat i w tym zróżnicowanym świecie okazało się, że można wyraźnie określić, że liczba cząsteczek czy procent cząsteczek A jest zawsze różny procentowi cząsteczek T, a liczba czy procent cząsteczek G jest zawsze równy z cząsteczką C. Czyli A równa się T, G równa się C. Gdyby Czargaff badał rośliny, ludzi, zwierzęta, to by tej zależności nie odkrył, bo w nas, tak zwanych wyższych organizmach, te procenty są dość stałe. Między jednym organizmem a drugim niewiele się różnimy. No to jest szczęście Czargaffa. I to wiedziano na początku lat 50. Jeszcze raz powtarzam. Liniowy polimer składający się z czterech różnych podjednostek nazwanych nukleotydami A, T, G i C. I ilość A równa jest T, ilość G równa się C. I tu chyba warto jest przyjrzeć się ludziom, którzy ten problem podjęli. Ponieważ może to jest bardzo interesujące, jak do jakiegoś wspólnej pracy, do jakiegoś wspólnego odkrycia dochodzą ludzie zupełnie innymi drogami. Watson był człowiekiem, którego dzisiaj uznalibyśmy, że to cóż, student, cóż on takiego może wymyślić. Miał 23 lata, wcześniej bardzo skończył uniwersytet i zrobił pracę doktorską. Zrobił już pracę doktorską związaną z życiem ptaków. Jego ojciec był zapalonym hobbystą, obserwatorem ptaków. Mówił również Watson, że ze swojego domu wyniósł ogromny szacunek dla książek i dla książek oryginalnych, że czyta się oryginały, a nie czyta się przerzutych przez innych idei. Był człowiekiem, który po tym doktoracie postanowił pojechać do Europy, bo Amerykanów w tym czasie Europa powojenna interesowała. Na początku pracował w pracowni Kalkara w Danii i nic go tam specjalnie nie podniecało. I potem postanowił sprawdzić, czy nie mógłby końcówki swojego stypendium podoktorskiego na tej końcówce zobaczyć, co dzieje się w Cambridge. W Cambridge działy się rzeczy ważne od mniej więcej 10 lat, ponieważ tam w bardzo dobrej krystalograficznej pracowni zbudowanej dzięki pracy ojca i syna Bragów, zaczęto poddawać działaniu promieni rentgenowskich bardzo różne substancje. I mniej więcej do połowy lat 30. głównie obserwowano, co się dzieje z promieniami rentgenowskimi, jak przechodzą przez kryształy prostych soli, NaCl-u, soli cynku. To są bardzo proste cząsteczki, ale okazało się, że jeżeli taka cząsteczka jest uporządkowana w formie krystalicznej, to promienie rentgenowskie ulegają takiemu ugięciu, takiemu rozproszeniu, że obraz, który się uzyskuje po przejściu promieni przez taki kryształ, ma pewne regularności. I że z tego można było przypuszczać, że z tego obrazu można wnosić, jak zbudowany jest kryształ.
I proszę sobie wyobrazić, jak ogromną wyobraźnią i odwagą cechował się młody uczony Perutz, który pojawił się w tej pracowni w 30-tych latach, wybierał sobie sam temat pracy doktorskiej i postanowił badać białko. Białko było wiadomo, że jest bardzo skomplikowaną, dużą cząsteczką i przejście od tego NaCl-u, dwa atomy Na i Cl połączone w jakąś strukturę krystaliczną, podjęcie takiej pracy w kierunku na białka było heroizmem. I ja bym dzisiaj uważała, że to właściwie nie miało żadnych szans powodzenia. Ale Perutz nie był mną na szczęście, został później laureatem Nagrody Nobla i podjął pracę nad hemoglobiną i mioglobiną, to jest białko podobne z mięśni, które uwieńczone zostały sukcesem. W pracowni w Cambridge, w pracowni Bragów rozpoczęło się atakowanie promieniowaniem rentgenowskim skomplikowanych cząsteczek i to były zawsze białka. Oni jeszcze wtedy wierzyli również, że białka są materiałem genetycznym, przypomnę. No i takie badania się odbywały i w latach, 10 lat później, troszkę więcej, 15, pojawił się w tej pracowni Watson. Ten młody człowiek, właściwie zbuntowany, te ptaki już go nie interesowały, uważał, że biochemia jest interesująca, ale zupełnie nie wiedział, co dalej. I w tej samej pracowni, zgodnie z tym, co później opisał w książce Podwójna Helisa, na korytarzu spotkał drugiego człowieka, który też jeszcze nie wiedział, co robić. To jest bardzo interesujące z punktu widzenia historii nauki, rozwoju nauki, że mogło się spotkać dwóch ludzi, którzy właściwie, można powiedzieć, byli jakby leniuchami, nie mieli tego wytyczonego pola nadzwyczajne, teraz zrobimy takie odkrycie, zajmiemy się czymś bardzo ważnym. Oni szukali dla siebie jakiegoś tematu. Crick pochodził z mieszczańskiej rodziny, też bez żadnych tradycji naukowych i jego droga była dość taka, powiedziałabym, też skomplikowana. Był starszy o 8 chyba lat od Watsona, czyli dochodził do 30. Właśnie skończyła się wojna i wiedział, że ma już mało czasu. Przed wojną skończył studia w Anglii, w Wielkiej Brytanii i robił pomiary lepkości wody w zależności od temperatury i ciśnienia. No, jednemu może się to wydawać pasjonujące, ale Crick uważał, że to strasznie nudne i nie chciał poświęcić dalej swojego życia mierzeniu lepkości wody. Ale wtedy wybuchła wojna i jego powołano do Instytutów Badawczych Admiralicji, gdzie pracował nad minami, które się w wodzie zawiesza w celach wojennych. No znowu zupełnie inny życiorys. Człowiek, który jak skończyła się wojna, mimo że miał 20 parę lat, był jednak człowiekiem już bardziej dojrzałym niż Watson. I wtedy pomyślał sobie, że on już ma mało czasu w życiu. Ja myślę, że dzisiaj człowiek 20-paroletni myśli, że jeszcze ma całe życie przed sobą. Ale Crick uważał, że jeżeli ma coś w życiu zrobić ważnego w nauce, bo to go interesowało, to musi wybrać istotny temat. I ten istotny temat, wydawało mu się, leży w dwóch dziedzinach. Jedno to badanie mózgu. To znowu jest bardzo odważna decyzja, gdyby badał pracę mózgu, bo my do dzisiaj nie wiemy, jak mózg pracuje. A drugie to pomyślał sobie, że być może to zainteresowanie mogłoby być w badaniu, na czym polega zjawisko życia. Także możemy wyraźnie widzimy, że zainteresowania Cricka były bardzo ambitne. No ale też nie wiedział, jak to realizować, jak to badać, gdzie poszukać takiego miejsca, gdzie można by badać zjawisko życia, bo uznał, że to chyba jest to, co go bardziej interesuje. W tej słynnej książce, o której już mówiłam, którą bardzo polecam jako książkę czytadło, Podwójna Helisa w Watsona, ta książka zaczyna się od takiego zdania. Nigdy w życiu nie widziałem Cricka w nastroju powściągliwej skromności. Otóż ja myślę, że gdyby Crick napisał podobną książkę, to mógłby podobnie napisać o Watsonie. To nie byli skromni ludzie. To byli ludzie, którzy szukali swojego celu w życiu i swojej pracy w najbardziej istotnych, węzłowych miejscach nauki. I to węzłowe miejsce z wzajemnych rozmów, które również często Watson pisze, że odbywały się w pubach Cambridge, zobaczyli w DNA. Nad tymi białkami, o których mówiłam, nad ich krystaliczną strukturą pracowano już od wielu lat w Cambridge. Natomiast jeżeli chodzi o DNA,
który już wtedy, jak też powiedziałam, wiadomo było, że jest substancją dziedziczności, właściwie nikt nie pracował. Istniała plotka, że pracuje Linus Pauling, to był słynny chemik amerykański. On właśnie dopiero co skończył rozpracowywanie takiej hipotezy, jak zbudowane są białka, i dwóch młodych ludzi w Cambridge wiedziało, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że teraz się zajmie DNA. I oni też postanowili się zająć DNA. Ta cała historia, o której powiedziałam, że jest jednym z największych lub największym odkryciem nauk przyrodniczych XX wieku, składa się z takich dziwnych przypadków. Kto z kim się spotkał i tych dwóch, jak powiedziałam, nieskromnych osobiście ludzi potrafiło się do siebie dopasować. Oni wiedzieli o DNA to, co już przed chwilą powiedziałam, ale wiedzieli również, że niedaleko w Londynie inny młody badacz Wilkins wraz ze swoją współpracownicą Rosalind Franklin rozpoczęli badania włókien DNA. Mówiłam również o tym, że proste substancje można krystalizować. Nikomu nie udało się wykrystalizować DNA, choć uzyskuje się kryształy białek. DNA wówczas nikt nie umiał krystalizować, natomiast umiano z niego wyciągać długie włókna. I jakkolwiek, cokolwiek byśmy nie wiedzieli o jakiejkolwiek strukturze polimeru, liniowego polimeru, możemy sobie wyobrazić, że jeżeli wyciągamy włókna, to ten polimer będzie się układał wzdłuż długiej osi włókna, czyli będzie się jakoś porządkował. I tymi włóknami i dyfrakcją promieni rentgenowskich zajął się Wilkins w Londynie, dostarczając Watsonowi i Crickowi, z którymi się poznał na jakimś sympozjum, dostarczając danych eksperymentalnych. Włókna DNA po przejściu przez nie promieni rentgenowskich dawały również pewną charakterystyczną, regularną strukturę. Tak jak już mówiłam, kryształy dają pewną regularną strukturę i to nasuwało na myśl, że być może DNA jest cząsteczką zbudowaną w pewien regularny sposób. I tak zaczęli oni sobie pracować. To, co jest bardzo też interesujące, to można już było wtedy zrobić coś takiego, że zaproponować jakąś strukturę takiej cząsteczki i zaproponować, jak wyglądałaby dyfrakcja, rozproszenie promieni rentgenowskich po przejściu przez taką cząsteczkę. Czyli porównać swój model i modelowe rozproszenie, to jest czysto myślowa, matematyczna praca, z tym, co uzyskuje się w doświadczeniu. Czyli można się dopasowywać. Nie, to jest zupełnie inny obraz niż wyszło w doświadczeniu. W związku z tym pomyślmy inaczej, jak to jest zbudowane. Z doświadczeń rentgenowskich wynikała również taka sugestia, że ta struktura jest helikalna, to znaczy zwinięta jest we wznoszącą się jak gdyby spiralę. Długo bardzo ludzie mówili podwójna spirala DNA, dzisiaj wiemy, że ta struktura nazywa się helisą. I to można również porównać, porównuje się już nie tylko do tych koralików, ale gdybyśmy sobie wyobrazili drabinę ze szczeblami i tę drabinę zwinęlibyśmy właśnie w helisę, zwinęlibyśmy helikalnie. To taki właśnie model wymyślili Watson i Crick, bawiąc się małymi modelikami koralików, drucików, wyciętych z kartki papieru, płaszczyzn tych A i T, G i C i zastanawiając się, co to znaczy, że jest tyle samo reszt tych nukleotydów A i nukleotydów T i jak one mogą być w przestrzeni ułożone. I myślę, że bardzo ważną hipotezą w tym wszystkim było to, że uznali, że są dwie nici DNA, że to nie jest jedna nitka koralików, tylko że są dwie nici, które są względem siebie zwinięte. Te dwie nici to byłyby te pręty, jak gdyby, drabiny. Natomiast szczeble drabiny stanowiłyby cząsteczki, te cząsteczki, o których mówiłam, A, T i G i C. Jeżeli z jednej strony szczebel buduje A, a z drugiej buduje T, to ich ilość wzajemna musi być równa, musi być ich tyle samo, żeby można było zbudować pełny szczebel. I drugi szczebel zbudowany z cząsteczek G i C, to też jest konieczność, żeby ich było tyle samo. No i tylko z tej wiedzy, z tej wiedzy wynikającej z dyfrakcji promieni X i z tej wiedzy chemicznej, o której już powiedziałam, tych dwóch panów przez mniej więcej 7 miesięcy rozmów, również prowadzonych w pubach, gdzie się piło piwo, wyprowadzili model,
za który kilka lat później dostali Nagrodę Nobla. Tego dnia, kiedy wreszcie zrozumieli, jak ta struktura naprawdę wygląda, Crick mówi, że poszli razem do pubu i powiedzieli wszystkim, że dzisiaj odkryliśmy tajemnicę życia. Żona Watsona słyszała to już kilkakrotnie i również się tym nie przejęła.